Jesteśmy, gdzie jesteśmy, panie i panowie? I wracając do tematu, Jano był pierwszym koszmarem Polokusa, który był tak super niebezpieczny, że wróżki stworzyły Raymana po to, żeby go pokonać. I wtedy była wielka bitwa i po tej wielkiej bitwie Jano stał się strażnikiem koszmarów Polokusa, czyli stał się strażnikiem jaskini złych snów. Tam są koszmary Polokusa i jego skarb. I to powoduje błąd w fabule, ponieważ oczywiście to był retcon, który się pojawił w Origins i to jest niemożliwe, ponieważ Jano i Raymond się w ogóle tutaj nie rozpoznają. I muzyka jest ostro spowolniona. Ale cóż, przynajmniej można w grę grać. I przynajmniej nie ma zaciętego audio beczek wybuchających jak na Play'u jedynce. Ale szczerze to mogła być wina emulatora, a nie wersji na Play'u jedynkę. Więc tutaj ścieżka do rozwalania tej ściany jest troszeczkę dłuższa w Dreamcastowej wersji. W oryginalnych wersjach. I Clark został stworzony przez Polokusa po to... co to było? Clark był stworzony przez Polokusa, żeby góry podnosił. I tutaj, kurde, na jego plecy spojrzymy, jak będziemy mogli. Ponieważ widać, że tutaj się Ubisoft ostro rozleniuchowało. On ma dziury na plecach z grubowca starożytnych. Co nie powinien mieć. Albo po prostu było zakryte cieniem przez cały czas i po prostu wersja na PlayStation 1 była tą rozsądną wersją. Seryjnie, nawet w Revolution na początku gry Clark ma dziury w plecach. Lumki. Ciekawe, czy będziemy mogli ten poziom 100%ować, ponieważ tutaj są ostatnie dwie klatki. I to byłby kolejny poziom, który ja 100%uję pierwszy raz w moim życiu, ponieważ zawsze tutaj lumki olewam. Ale chcę mieć pewność, że ja nigdy nie będę musiał wracać do poziomu po to, żeby kurde 100%ować go. Żeby nie 100%ować, tylko po to, żeby wejść do świątyni. Ale to już końcówka tego poziomu jest taka sama. I go skończymy teraz! Się troszeczkę lepiej steruje tą rakietką w wersji Dreamcastowej. Nie ma opóźnienia jak skręcasz. I to jest koniec, panie i panowie! Tum 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 tum. Tyrym, tyrym. O, trzęsienie ziemi było! W ogóle Bandicam mnie nie zawiódł, dobrze nagrał ten gameplay, więc Bandicam to jest mój main recorder od teraz. Jeszcze nie sprawdzałem tych Gwiezdnych Wojen, czy będzie dobrze nagrywało. Muszę zapamiętać, żeby sprawdzić. Inaczej... O! 100%! Co my tutaj dostaniemy? Dobra, lecimy teraz. O! Muzyka, kurde... sonikowana. I oczywiście tym dalej w grze jesteś, tym dłuższe są te oto... tym dłuższe są te bonusy. I nie wiem, czy moje kciuki wytrzymają. Dawaj, kurde... On się zahaczy zaraz. Oh, fuck off, nie powtarzam tego drugi raz. Albo jeszcze jeden raz. A już wróżki nie ma, więc padamy. Mamy tylko jedną próbę, tak czy siak, ponieważ jak wróżka przepadnie, to koniec. Nie dostaniesz nagrody. Gra się... zapisała. Więc czas na sklepienie, czas na kolejny poziom z pająkiem. Więcej pająków jest w tej wersji, czyli że to jest najgorsza wersja. O, fuck! Statek jest w tej grze też. Shit!
O mój Boże, mam się bać tego pająka z tej mu... Eseryjnie, kurde. Grobowiec starożytnych będzie moim ulubionym poziomem teraz, jak ta muzyczka będzie tak lecieć. Tak samo jak i ta muzyka. O, wersja Dreamcastowa. O, emulatorze. Ciekawe jak będą muzyki na następnej świątyni brzmiały. Oczywiście to nie powoduje, że ja się śmieję, że to nie powoduje, że ja się będę się śmiał. Po prostu znajduje to duchowo śmieszne. Może kurde, to jest wina tego, że ten. Ja skonwertowałem to na fast food, że muzyka tak rapid fire'uje. No fucking way! Ale co, mogę to posłuchać jeszcze jeden raz. Kurde. Zaciszyłem się, ponieważ myślałem, że pająk się pojawi ze screena od tyłu i mnie wystraszy. Nawet, że mówiłem na Play 1, że się nie boję pająków w tej grze, ale jak wyskakuje jeden śmieć od tyłu, kurde, z nienacka, to... Jumpscare it is. Teraz muzyka leci normalnie. To będzie chyba bardzo interesujący let's play, panie i panowie. Jak chodzi o muzykę. Ta muzyka piracka, kurde, wolna jak żółw leciała. Nie, Rayman jest wyrąbisty. Każdy o tym wie. Praktycznie czuję się, jakbym grał w wersję pecetową tego Raymana. Tylko, że, wiecie, z kontrolerem, lepszym supportem. Jedyne, co ja mogę obwiniać, to Windows 10 za to, że, kurde, nie mogę grać na kontrolerze. Ale cóż, to jest technicznie dalej ślepy let's play, pierwszy raz na Dreamcastie gram. Pam pam. Pam 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 pam. Tyrem. Dawaj Globox. Użyj swoje czary mary Wunch Punch. Czołówka Wunch Punch jest klasyczna według mnie. Oto historia pewnej wiedźmy i maga. Coś tam wywar wspomaga. I reszty nie pamiętam, ale... Początku nigdy nie zapomnę. To jest historia pewnej wiedźmy i maga. No. O, i w wersji Dreamcastowej liście spadają. Fucking Globox, rusz się. Dziękuję. Kolejny ładny detal graficzny. Jakie majestyczne tło, które jest ścianą. Chodź Globox. Mostek dla ciebie jest przygotowany. Z tego co słyszałem, ja już o tym mówiłem w wersji na Play 1 lub wcześniej, ale wersja DS-a miała troszeczkę pogorszony soundtrack niż w Nintendo 64. Używał wersji Nintendo 64, wersja DS, ale niektóre instrumenty zostały zabrane. Tak samo z tego co słyszałem na Revolution, ale tylko mogę to udowodnić w jednej sekcji, ponieważ naprawdę brzmi jakby nie było dużo instrumentów w wersji Revolution w jednej muzyce. I to było w Sanktuarium Wody i Lody, kiedy byłeś na slajdzie. Więc wiecie na co czas na upgrade mocy! Lonely hour.
Więc Globok się nie boi. Globok się nie boi, Rayman gada, że potrzebuje więcej mocy. Globok zdaje mu srebrnego lumpka i mamy upgrade. Obejrzcie let's play, play jedynki, żeby wytłumaczyć, co się dzieje w Revolution, ponieważ nie chcę się jeszcze tego powtarzać drugi raz. Nie chcę, żeby to był totalny klon poprzedniego let's playa. Tak, tak, pięść silniejsza. I wyłączę turbo kontroler na tych sekcjach, gdzie trzeba klikać. Może oni tutaj zawsze, chyba tutaj ci pozwalają kliknąć, żebyś sobie mógł lepiej poczytać instrukcję. Jak się używa nową pięść, to troszeczkę rozumiem, ale w sekcjach w sekcjach, gdzie nie ma w ogóle instrukcji, nie wiem czemu każą ci klikać start, albo X, A, B, na jakiej wersji grasz. Statek! Nie pamiętam tej wersji w oryginale, więc czy będzie tu jakaś zmianka? Dobra, ze statkiem nie muszę walczyć, więc to jest cool, więc Revolution jest tą spapraną wersją, gdzie kurde dają mi tego... Gdzie dają mi... tego... bossa tutaj, gdzie, ten statek. Kamehame! To było żałosne.